No cześć Wam, taki powiedzmy pilot krótki do tych czterech części Darwinizm WS Społecznic. Chciałem Was, oczywiście jak macie chęć i czas, zaprosić do obejrzenia w skrócie, może na przyspieszonym tempie, żeby tam po prostu no, nie nużyć się, bo ja to po prostu nagrywam totalnie amatorsko, a więc może być to po prostu nużące, a więc przyspieszone tempo, razy 2, czy tam razy 1,75 i do przodu. Chodziło mi tylko o zdefiniowanie i pokazanie poglądowo, czyli tak zobrazowanie poglądowo skutków darwinizmu na podstawie mechanizmów działających w przyrodzie i jak te mechanizmy też się odnoszą do efektów w życiu ludzkim, czyli właśnie w tym, co Wam chciałem powiedzieć, co już było w historii ludzkości, jeżeli chodzi o czarny piątek i tak dalej. I tu też dzisiaj zahaczyłem trochę osobę Korwina Mikke i o Sławomira Metzena. Ich takie powiemy, tutaj Sławomir Metzen, który jest dumny z tego, że będą robili nie debatę polityczną, tylko show, coś na zasadzie jak robił to w Rzymie Commodus, jak oglądaliście może pewnie film Gladiator i tam właśnie były nieustające igrzyska robione dla populizmu. Uważam, że chociaż takie debaty są nieraz nudne, są mimo wszystko dużo bardziej lepsze, merytoryczne, jak takie show, no bo albo się rozwijamy, pomimo wielu błędów, ale gdzieś idziemy pomału, małymi krokami do przodu w rozwoju, albo się uwsteczniamy do takiego populizmu, do takiego właśnie sprymitywnienia dużej masy ludzkiej, czego właśnie są zwolennikami darwiniści. A darwiniści to są wszelkiego rodzaju ludzie, którzy preferują prawo pięści, prawo takiego bezwzględnego kapitalizmu, prawo takiej gospodarki wolnorynkowej, gdzie wszystko wolno. Tu zapraszam też do filmu Wall Street. Zrobiłem na ten temat vlog z filmem w tle, ale mi zablokowali, bo po prostu prawa autorskie, bla bla bla, nie wolno. No i tu w skrócie chciałem Wam tylko też powiedzieć, że wykładnią pana Korwina Mikke jest to, że rozwój cywilizacyjny, wymiernikiem rozwoju cywilizacyjnego są wielkie budynki, wysokie wielkie budynki, a nie ogólny dobrostan życia ludzi i rozwój technologiczny. No to jest dla mnie w ogóle megalomania i zdziecinienie, no ale Korwin Mikke ma swoje lata, on mógł już dziecinieć. Bo w sumie wtedy byśmy mogli powiedzieć, że najwyżej rozwinięta była cywilizacja Egiptu, nie? Bo nie wiem, no piramida Cheopsa nie jest najwyższa, ale też już tam jest w tych górnych półkach, jeżeli chodzi o wysokość. Nie wiem, tutaj akurat nie mam wiedzy, nie będę się wypowiadał, nie wiem jaką ma wysokość piramida Cheopsa, wiem, że jest naprawdę wysoka i można byłoby wtedy w takim układzie ich cywilizację też zakwalifikować do prawie równej nam, nie? Bo ja nie wiem, czy w Polsce jest jakiś budynek wyższy od piramidy Cheopsa. No nie wiem, po prostu nie wiem. Wiem, że jest to wysoki obiekt, ale na pewno technologicznie oni i społecznościowo byli bardzo zacofani. Dobrostan społeczny na pewno nie był tam na jakimś wygórowanym poziomie. Było niewolnictwo i tak dalej, i tak dalej. A więc tak samo, jeżeli Korwin Mikke był zapytany o to, co myśli o kobietach, to on powiedział, no wie pan, no ja już czwartą kobietą mam dzieci. No to o czym my tu mówimy? I to jeszcze najlepiej była 17-latka. Ładna, zgrabna, żeby dała zdrowy miod. O czym my tu mówimy w ogóle? To pokazuje typowo takie stricte darwinistyczne podejście, które owszem było może dobre tam ileś tysięcy lat temu, na początku jeszcze gdzieś tam drogi rozwoju człowieka i tak dalej, cywilizacji ludzkich, ale które jest już na pewno na dzisiejszy czas strasznie no przestarzałe, przeterminowane, nie na miarę naszych czasów, to zdecydowanie. I druga strona medalu to społecznic. No tu akurat troszeczkę dałem takie tematy drastyczne, jeżeli chodzi o to, że bo wielu ludzi uważa, że tylko
w takiej darwinistycznej gospodarce jest rozwój, są wynalazki i tak dalej, a w takiej w takim społecznizmie, takiej gospodarce społecznizmowej tych wynalazków nie ma, czy takiej gospodarce socjalnej tych wynalazków nie ma. No ja to akurat uważam, że nawet nie jestem pewny, czy czasem jest nawet na odwrót, bo zwróćmy uwagę, jak był ten socjalizm narodowy w Niemczech, w III Rzeszy. Daję tu straszny, drastyczny przykład, ale równorzędnie były prowadzone wynalazki do wojny w wielu krajach w tym czasie, jak była II wojna światowa. I najbardziej rewolucyjne i przełomowe wynalazki, które potem zostały jak najbardziej miały zastosowanie i mają do dziś dnia, najwięcej przełomowych wynalazków właśnie powstało w tej socjalistyczno-narodowej NSDAP. Nie, nawet jak to mówię NSDAP, to mi się śmiać chce, bo ja tego nie biorę za autorytet, ale pokazuję wam, jaką bzdurą jest gadanie, że tylko darwinizm gospodarczy generuje najwyższy postęp i wynalazki. To jest bójda na resorach, no. Właśnie w tym narodowym socjalizmie faszystowskim, no to był, równorzędnie były u aliantów wynalazki robione, no owszem, Amerykanie opracowali faktycznie bombę atomową, ale Niemcy już też byli bardzo blisko tego, tylko po prostu w tym samym czasie opracowali masę innych rzeczy, było ich porównywalnie o wiele mniej jak reszty świata, a zobaczmy, jakie dokonali rewolucyjne wynalazki, które służą nam do dziś. Odrzut, silniki odrzutowe, rakietowe, tam masę różnego rodzaju jakichś tam ulepszeń w broni. Nie będę już tego po prostu tam zgłębiał się. Nawet podobno antygrawitacja, ale to nie ma na to dowodów, nie będę tego tematu rozwijał. W każdym razie poziom naukowy w laboratoriach socjalistyczno-narodowych, bo tak to trzeba powiedzieć, w Niemczech, czyli nic nie mające wspólnego z takim kapitalizmem darwinistycznym, z taką kapitalistyczną gospodarką darwinistyczną. Ilość, mnogość wynalazków była znacznie większa, jak powiedzmy właśnie u aliantów, gdzie jak najbardziej tam był ten darwinizm gospodarczy, ten kapitalistyczny darwinizm gospodarczy. Ja wiem, że jak jest wojna, to jest inna mobilizacja i wszystkie, że tak powiem, tematy inne się odwieszą na kołek i wszyscy się skupiają nad... To też pokazuje, jak jest sytuacja drastyczna. No to taki właśnie... jak się nie działa w grupie, no to się przegrywa wojnę po prostu. To też pokazuje ten darwinizm gospodarczy, jaki to jest beton zacofany, nie? A więc krótko mówiąc, na przykładzie roślin w środowisku naturalnym posłużyłem się tymi przykładami, dlatego że mechanizmy wśród roślin funkcjonują od milionów lat i są dużo bardziej jakimś takim wykładnią, punktem odniesienia, faktycznym punktem odniesienia, jak jakieś takie nam nasze wymysły. I tam jest też pokazane, jak spada jakość, jeżeli za bardzo zatriumfuje darwinizm, jak spada jakość fauny i flory w danym otoczeniu, a jak ta jakość fauny i flory jest dużo wyższa, jeżeli tam nie zatriumfuje ten darwinizm, czyli ten właśnie inwazyjna drapieżność, pasożytno-drapieżność, to takie gryzienie się ciągłe i takie walczenie z sobą, nie? Czyli są jak najbardziej środowiska naturalne, gdzie ten zgryz tak jest zbyt wielki i wtedy cała ta fauna i flora, można powiedzieć wprost, degraduje, jest dużo bardziej uboga i dużo bardziej taka, powiedzmy, mniej życia jest tam o wiele. Też jakoś to funkcjonuje, ale o wiele gorzej i to jest to samo w życiu ludzkim. Dokładnie. My nie jesteśmy z innej gliny jak ta przyroda, w której żyjemy. My jesteśmy też z tej gliny. Jeżeli będziemy działać zgodnie z jakimiś mechanizmami, takimi właśnie darwinistycznymi, kto silniejszy, ten lepszy, to będzie to samo, co w świecie przyrody, czyli ta jakość, różnorodność i jakość tego życia będzie o wiele gorsza ogólnie, reasumując,
A nie mówię, że rozwiązaniem jest komunizm, tak jak w Korei Północnej, bo to jest druga skrajność totalitarna, która też jest pomału, to jest też system autodestrukcyjny, który dokonuje tej autodestrukcji, ale w stopniu powolnym, a jakość życia jest już w ogóle beznadziejna. Jedno tylko wam mówię cały czas o wypośrodkowaniu, znalezieniu jakiejś alternatywy. Uważam, że nie jesteśmy takim głupim gatunkiem, że możemy coś wymyślić lepszego od kapitalizmu, od komunizmu. Kapitalizm był wcześniejszy, okazał się niewypałem i właśnie między innymi Wall Street, czyli ja nie mówię jeszcze o filmie Wall Street, ale o upadku na Wall Street w 1928, co pokazał oblicze kapitalizmu, jaki jest beznadziejny, który wcale nie jest systemem jakimś alternatywą dla nas miodem i mlekiem miodem płynące. Jest to niebezpieczna alternatywa, która niejednokrotnie się kończyła upadkiem. A komunizm to jest druga skrajność, też kończąca się upadkiem, a więc uważam, że nie jesteśmy tak głupim gatunkiem. Możemy szukać jakichś alternatywnych rozwiązań, ale nie tak skrajnie głupich. A więc zapraszam was do tych czterech części. Tam jest to trochę właśnie i przytoczone właśnie te mechanizmy w przyrodzie i tak dalej, jak to faktycznie działa, gdzie to można wziąć jak najbardziej jako punkt odniesienia. I też odniesione to też do realiów organizacji ludzkiej. Jak faktycznie ten cały kapitalizm oparty właśnie na prawie pięści niejednokrotnie poległ i wbrew pozorom jak ten społecznizm wcale nie jest tak, nie generuje takich debili, idiotów, jak się nam wmawia w tej darwinistycznych poglądach, że na przykładzie, już mówię, to jest taki drastyczny przykład tej trzeciej Rzeszy, gdzie tam były socjal narodowe i tak dalej, mnożność wynalazków i tak dalej była w ogóle nieporównywalnie większa od wszystkich innych, równorzędnie opracowujących też wynalazki, że tak powiem, organizacji ludzkich. Ja nie mówię, żeby wejść w taki faszystowski, w taki faszyzm, tak jak to by trzecia Rzesza, ale to pokazuje, że jest bzdurą gadanie, że tylko rozwój może zapewnić darwinizm gospodarczy, a wymiernikiem tego rozwoju jest mnogość wysokich budynków. Tak jak to mówi pan Korwin-Mikke, że no zobaczcie, ile w Dubaju, czy tam nie pamiętam, jakie on tam wymieniał, ale tam w Chinach, czy coś, jakie tam wysokie budynki, to pokazuje, jaki tam jest rozwój. No. Megalomania, infantylność, w ogóle szkoda gadać. No. To jest starszy człowiek moim zdaniem i już jak ktoś go jeszcze bierze poważnie, jako naprawdę takiego starszego człowieka, to już tylko krzyż na drogę. To wszystko, zapraszam was do tych czterech części. Darwinizm vs. społecznizm. Na początku będę dużo o tym darwinizmie mówił i właśnie o jego naprawdę wadach i o tym, jak on jest przestarzały, jak on jest niebezpieczny. A w czwartej części poruszę trochę właśnie społecznizmu, że wcale nie musi generować takiego zacofania, jak się nam wciska. Na razie, cześć, hej.